Fajnie, ale coś musisz dodać. Kiedyś każdy z nas chciał mieć ekskluzywa. Tak, naprawdę dużo ekskluzywów. Później każdy chciał mieć huge pety. Aktualnie każdy z nas marzy o Titaniku. Dlatego dzisiaj zobaczymy sobie, co ludzie dadzą za Titanic Lucky. I od razu powiem, że jeżeli będzie jakaś oferta, która mnie zadowoli, to go sobie wymienimy i już nie będę mieć Titanic Lucky'ego, ale może będę mieć jakiegoś innego, lepszego, ładniejszego. To i wiele innych rzeczy w dzisiejszym odcinku, także widzę, oglądaj do końca, bo wszystkie ekskluzywy, jakie widziałeś, no i w sumie widzisz w tym momencie, są do rozdania dla ciebie, właśnie dla ciebie. Ale nie powiem ci teraz, co musisz zrobić, żeby je dostać, bo po pierwsze musisz obejrzeć cały odcinek, bo w którymś momencie wyskoczy jakaś informacja albo po prostu powiem, co masz zrobić, i gdy to zrobisz, to wtedy postaram się wysłać właśnie tobie takiego jednego peciszka, no bo fajne są, co nie? Na przykład taki ice cream, albo pony, i pomelo, albo Blobenstein. W sumie orka też jest niczego sobie. Tak, ale w ogóle zacznijmy od tego, że tutaj mam taką fajną skrzyneczkę. Jeżeli chcecie się znaleźć na odcinku, widzowie, to możecie mi wysyłać różne rzeczy. Na przykład takie jajca, albo takie gifty, albo takie jajca, albo taki prezent i ogólnie jakieś rzeczy, które mogę otwierać, bo chciałbym zrobić odcinek, że otwieram takich 100, 200, 300, może nawet 1000 rzeczy, o ile oczywiście uda się uzbierać, co nie jest wcale takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Dlatego tutaj potrzebuję waszej pomocy. I oczywiście, jeżeli chcemy pozbyć się, znaczy pozbyć się, zobaczyć, co dostaniemy za naszego Lucky'ego, no to wchodzimy na Trading Plazę. Jesteśmy na Trading Plazie i sprawdźmy może na początku, co tutaj jest. Ester 2023 Gift. Tutaj łącznie mamy 2% szansy na huge'a, ale żeby to aż 6B kosztowało, wydaje mi się, że trochę dużo. Prezent, który nie mogłem otwierać za 3 biliony. Tutaj fajne jajca za 13B. O, i mamy... Huge rośnie komuś! Wow! Huge Jelly Corgi! Nice! Ej, tu ktoś znowu jajko otwierał. Jest takie zielone. A, te najnowsze. Dobra, dobra. Oni niech sobie otwierają, ja włączam trady. Piszemy, że chętnie przetradujemy naszego Titanika i czekamy na oferty. Mam nadzieję, że będą gigamocne. Ten pan wygląda, jakby bardzo lubił hipomelony. Tylko dlaczego tu nie masz hipomelona? Halo, to ci psuje outfit. Ale mega! Wiadomość wysłana i czekamy na tego pierwszego trada. Mam nadzieję, że będzie mega, mega mocny. I mamy! Pierwsza osoba. Dobra, ja daję Titanika. Titanic Lucky, on daje Titanic Hologram K. Czyli w tym wypadku jestem 100 bilionów na minus. A, i napisałem, żeby coś dodał, a on nie chciał dodać, czyli no niestety, niestety nie. Patrzcie, w ogóle tutaj jeden gościu masz 34,5 biliona rapu. Nie no, typek jest niesamowity i zgaduję, że to będzie on, bo tutaj jest... Nie, to nie będzie... O, to będzie on. To na pewno będzie on. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Titaników. Co to jest w ogóle przy moich trzech? I właśnie dał nam trade. Sprawdźmy, co nam zaproponuje. Titanic Mystic Corgi. Jeszcze do tego dał Diamond Kata i dwa razy Huge Pink Marshmallow Low Cheek. Nie wiem, jak to się mówi. Wow. Dobra, ej, tutaj wyszedłem mega na plus przy tym. Nie no, to jest masakryczna oferta. Dużo, dużo lepsza niż wszystkie inne. Ale tutaj wyszedłbym za dużo na plus i no, nie róbmy tak. Także bardzo dziękuję tutaj kumplowi, ale za dużo bym tutaj wyszedł na plus. Dlatego ja to anuluję. Także dzięki, stary, anuluję, bo no bo wyszedłbym na za duży plus, a też nie chcę, żeby gościu tracił tutaj, no. Myślę, że straciłby tam naprawdę bardzo, bardzo dużo i to by mi się bardzo opłacało. Ale no też z drugiej strony szkoda by było kumpla, co nie? Że tyle by stracił. W ogóle patrzcie to, on tu sprzedaje wszystkie te Titaniki, czajcie to? Bez kitu. 5 trylionów, 4,75, 7,5 tryliona? Od kiedy ta Titanic Balloon Monkey jest taki drogi? Wow! O nie, to są dzieci mojego Titanika! Jakie fajne! Mamy kolejnego trade'a z gościem, który jest drugi tutaj, ma 27 bilionów rapów. Dlaczego jestem taki słaby? Ale widocznie nie jest w ogóle zainteresowany, a szkoda. Ale ktoś inny jest zainteresowany. Owen! Hej! Hej! Sokoły! Sprawdźmy, czym Owen nas zaskoczy. Owen, fajnie, ale coś musisz dodać. No, ale nie takie rzeczy. Jelly Corgi i Jelly Piggy. Nie, 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 nie. Jakby to były huge, to jeszcze moglibyśmy się zastanowić. Ale nie. Tak się nie bawimy. Wolę mieć mojego Lucky'ego. O, patrzcie, bracia. Kolejny brat i kolejny brat. Oj, 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 oj. Tutaj jest za Titanic Lucky'ego. Ktoś daje Titanic Huberta. Wiecie, co jest przykre? Że one prawie mają taką samą cenę. Oczywiście mój Titanic jest trochę
trochę droższy. Dlatego musiałby tutaj agent coś dodać. Ale czy agent coś doda? Wydaje mi się, że nie. Ale no w tym momencie mi się to na pewno nie opłaca. Gdyby tutaj zostało coś dodane, to może. Ej, ale nie wyobrażam sobie w ogóle dnia, że ja, tak widzowie, ja mam Huberta. Dobra, tutaj za długo to trwa, więc anulujemy. W ogóle dziwne jest to, że praktycznie nikt nie daje oferty w Huge'ach. Kiedyś były ciągle oferty w Huge'ach. Teraz wszyscy dają oferty w Titanikach. Oho, i tutaj mamy mega ofertę. Titanic Lucky za Titanic Lucky. Z tym, że jego jest lepszy, bo ma 78 serial, mój ma 441, więc no niestety nie. Nie przejdzie to. Zdałem sobie teraz sprawę z tego, że każdy mój Titanic, czyli każdy z tych trzech, to jest Titanic nie z jajka, to są Titaniki z pluszaków. Bo można było sobie kupić pluszaka Lucky, pluszaka Capybara i pluszaka Red Balloon Cata i ja je wszystkie mam. Czyli każdy z nich kosztował tak naprawdę minimum $250. Teraz ich cena jest większa, wiadomo. Czyli tak na dobrą sprawę całkiem fajne mam te EQ. Ulala, tutaj dał Jelly Cata. To by było dobre, ale on chce, żebym dodawał. Ja nie mam tyle nawet, żeby dodać. No więc dlatego on to anulował. A szkoda, bo powiem wam, że taką żelkę to bym sobie nawet przyjął. Jest fajna. Co ona ma w ogóle w środku? Co to jest? Coin? Tylko w ogóle nie widać, żeby to był coin stąd. Ej, ale patrzcie, jak się wejdzie w niego, to wtedy widać, że to jest coin i owocki. Ta pani ma jego. Jak to dobrze fituje w ogóle. Sprawdźmy, czy ma jakąś owkę. Pani się mocno zastanawia. Chyba jeszcze nie wie, co za to da. Dobrze, dobrze. Napisała, że się wymieni za swojego pecika. Z tym, że musi go ściągnąć, dać właśnie trade'a tak jak teraz i mam coś dodać. No, ja mógłbym dodać na przykład jego. I teraz to jest uczciwe, bo on kosztuje 4,75, on 4,85, ale ja tutaj dodaję stówkę dodatkową, więc jest na zero. Dobra, ale ona pisze, żeby nadal dodać, w takim razie nie. Ludzie tutaj chyba bardzo często myślą, że ktoś nie zna cen i próbują jak najtaniej coś wytargać. No w sumie nie dziwię się, Trading Plaza od tego to jest. Ten pan chce wymienić jego za Astrę, tylko że Astrę on wycenia na 5 trylionów, a Astra jest tak naprawdę tańsza od niego. Ktoś tutaj sam też dał tradzika, sprawdźmy. Huge Inferno Cat wersji Rainbow. Ale to musi być drogie. Do tego Signature Mascot Rainbow. Wow. Jeszcze jest piekielna skrzynia. Slepnirów ile. Ale gościu ma fajne rzeczy. Napisał mi właśnie, że ten Huge Inferno Cat jest wyceniony według innych graczy na 2,5 triliona gemów. Signature Big Mascot nawet nie wiem ile może kosztować. To wiadomo, mały pieniądz, ale te dwie rzeczy też spoko. Później goldy. No jest tutaj naprawdę dobra owka, no szczególnie on. Huge Inferno Cat to jest w ogóle, widzowie, jeden z najlepszych huge, jakie są w grze. I mając takiego huge'a jeszcze w wersji Rainbow, to jest się już w ogóle wygrywem totalnym. Bo zgaduję, że są nawet ludzie, którzy potrafiliby oddać swojego Titanica za niego. Ej, siema, kto ty jesteś? Stój. Halo, Huge Chroma Lucky Block Mimic. Bardzo ładny. Ale nie dojdziemy do porozumienia. Dobra, widzowie, bo odcinek i tak już jest dłuższy niż powinien być, tak mi się wydaje. Więc jeżeli wy chcecie otrzymać ekskluzywy, o których mówiłem na samym początku, napiszcie w komentarzu Blobenstein. I jak napiszecie Blobenstein... O, ja wiem. Blobenstein z Hipomelonem poszedł na loda, spotkał pandę. Tak musicie napisać. Ha, i wtedy wam rozdam te wszystkie ekskluzywy. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Pamiętajcie o subskrypcji i lajka zostaw.